zaczynamy montować hotele dla owadów. Chcemy je zachęcić do tego, aby zapylały nasze piękne rośliny, jak również okoliczne tereny zielone. W tym roku pierwsza akcja, w której te hotele się pojawią, jak dużo? Na razie 10, ale pojawią się również i następne. To muszą być chyba takie specjalnie skonstruowane domki, w których miejsce znajdą różnego typu owady. Tak, to są domki, w których znajdują się kawałki suchych traw, kawałki cegły, trzciny, słomy, aby różne owady mogły znaleźć swoje miejsce do gniazdowania, do znoszenia jaj, do schowania się przed drapieżnikami. Mogą tam znaleźć miejsce i dzikie pszczoły, i trzmiele, i skorki, i złotowe i wiele, wiele innych pożytecznych, tych, które są naturalnymi zapylaczami, ale również tych, które są wrogami szkodników, jak na przykład mszyc. Sądzi Pani, że rzeczywiście te hotele zachęcą owady do tego, żeby tutaj żyły, tu się rozmnażały i tutaj dzięki temu, żeby było coraz bardziej kolorowo i kwieciście? Jestem o tym przekonana. Dawno te wszystkie owady znajdowały schronienie w spękanych murach, w strzechach, w starych, zmurszałych pniach drzew, których w tej chwili w dobie nowoczesnego budownictwa, doskonałych ogrodów, pięknie wyczyszczonych, brakuje miejsc, gdzie mogłyby się schować, gdzie by mogły spokojnie schować się przed szkodnikami, jak również schować się przed zimą, gdzie mogą przezimować. Czyli co, tych łąk będzie przybywać? Tych łąk będzie przybywać. Mniejszych, większych, w zależności od tego, jak pozwoli na to teren. Stawiamy na łąki naturalne, takie, jak pamiętamy z dzieciństwa. Rosły tam naturalne rośliny. Nie te, które widzimy w ogrodzie sztucznie sadzone. To mają być rośliny naturalne, jakie kiedyś pamiętamy z łąk. Stąd chabry maki choćby. Stąd choćby chabry i maki. Tu jedna z łąk tuż przy rondzie i przy jednej z obwodnic Chrzanowa, a przypomnijmy, gdzie jeszcze te łąki były zakładane? Przy ulicy Szpitalnej również były zakładane. Przy ulicy Podwale, nieopodal cmentarza żydowskiego, w tym roku została założona. Wiele owadów jest niezbędnych, choćby pszczoły, do tego, żeby przyroda była w takim rozkwicie, jak obserwujemy teraz, ale są też takie, które są szkodnikami. Dla ludzi są dodatkowo męczące, jak choćby komary. Tutaj mogą pomóc ptaki. Taka akcja zachęcania ptaków do tego, żeby się osiedlały w Chrzanowie, też była. Tak, wczesną wiosną ubiegłego roku zamontowaliśmy 75 budek dla ptaków różnego typu, żeby różne ptaki mogły znaleźć swoje schronienia, swoje domki. I były tam również budki dla wiewiórek. W tym roku wczesną wiosną przeprowadziliśmy akcję inwentaryzacji i przeglądu tych budek. Z 75 nowych budek około 60 znalazło już swoich lokatorów. Na pozostałych widać ślady prób gniazdowania. W jednym nawet zagnieździły się, znalazły swój dom osy. Myślimy, że dalej będzie przybywać tych naszych ptasich lokatorów. Przegląd dotyczył również tych starych budek, które były w poprzednich latach montowanych, około 33, bo taką inwentaryzację też zrobiliśmy, wiemy, gdzie one są dokładnie zlokalizowane. Zostały one oczyszczone, naprawione, ponieważ ilość nanoszonych traw, gałęzi, które się znajdowały w środku, świadczyło o tym, że ptaki ponownie wracają i ponownie co roku budują swoje gniazda. Gdzie takie budki się znajdują w takim razie? Na terenie całego miasta, na terenach zielonych, w parku, wszędzie tam, gdzie umożliwia to posadowienie na drzewie takich budek.